Siemaneczko, w podsumowaniu miesiąca z tej strony Maciek, zabieramy się tym razem za sierpień i standardowo zaczniemy od pokazania, jakie filmy ukazały się w poprzednim miesiącu. I na pierwszy rzut leci oczywiście Eleksik Stały Bywalec. Od części 126 zaczęliśmy sierpień na ścięcie i zakończyliśmy na części 140. El Colossaro. To był ten taki wielki, wielki mutancik, którego Zouza razem z nami ubiła, nie? I od tego zależało, czy ona się z nami zaprzyjaźni, czy nie. A i w tym odcinku chyba też zabiliśmy jeszcze jednego potwora, tak. Jeśli chcecie wiedzieć jakiego, to wpadajcie do odcinka. 15 części się ukazało Eleksa. Następnie bierzemy się za nowego bywalca i jednocześnie starego, czyli Geralt, ale tym razem w dodatku Krew i Wino, i zaczynamy od części 3. I kończymy na części 17, Przemiana. Zajebisty questik. Uważam, że jak na razie jest to najlepszy quest poboczny w tym dodatku. Jeszcze, co prawda, on się w tym jeszcze odcinku nie skończył, ale już jesteśmy w połowie, polecam obejrzeć. Zaczyna się w tym odcinku już. Tu jest kontynuacja i w 18 będzie koniec, finał, nie? I tak jak mówię, najlepszy quest poboczny jak na razie, nie? W tym dodatku. Żeby nie było wątpliwości. Poboczny, tak. I Wiedźmina również ukazało się 15 części, czyli w sierpniu codziennie był jakiś odcinek. Dobrze, teraz przejdźmy do bardziej szczegółowych statystyk. Mamy sierpień, mamy. Jak widzicie, w sumie jest sporo zielonych, parę też czerwonych statystyk, ale ogólnie miesiąc pozytywny, tak bym powiedział. Jak na wakacyjny miesiąc zatwierdzam go jak najbardziej. Na pierwszy ogień lecą ocenki, które z 24 w poprzednim miesiącu pozytywnych ocen wzrosły do 65, nie? Najwięcej ocen pozytywnych było 14 sierpnia, 13. I podsumowanie miesiąca, lipiec najlepiej tutaj się uplasował, bo aż 6. It's nice, naprawdę nice. Następnie bierzemy się za wyświetlenia. Wyświetlenia niestety spadły, bo było ich 1093, a mamy 908. No niestety. Ale nie może być za dobrze, nie? Najwięcej wyświetleń było 30 sierpnia, 67. To niedźwiadek chyba, bo pod koniec miesiąca stał się bardzo aktywny, za co należą mu się brawa. Brawo, niedźwiadek, brawo. Dobrze, teraz bierzemy się za następną statystykę. Komentarze, które też ładnie podskoczyły. Było ich 23, a jest 29. Również 30 najwięcej, 15 komentarzy i pozdrowienia drugie dla niedźwiadka. On dodał tam, dorzucił te swoje 5 groszy, skromne, że tak powiem. Następnie suby i subskrypcje wreszcie też się odblokowały, jest wreszcie dodatnia liczba subskrypcji plus 4 i na 3 września mamy 83 subskrypcje. Tak jest. Teraz bierzemy się za pozostałe statystyki, czyli bierzemy się za czas oglądania, który spadł, było 6300 minut, a mamy 4600 niecałe, więc różnica jest dosyć spora niestety, ale nie może być wszystko git, nie? Najwięcej było 30, niedźwiadek, takie mam wrażenie, że maczał w tym palce. Utrzymywanie uwagi odbiorców też delikatnie spadło, z 23% obejrzeń do 21 i 5,5 minuty do 5,3 sekund. Dane demograficzne, to tam się coś zepsuło, miejsce odtwarzania pod względem wyświetleń. Topka taka sama, ewentualnie chyba trochę strona odtwarzania filmów YouTube straciła parę procent na rzecz umieszczonych w witrynach. No to jest dosłownie parę procent. Źródła wizyt pod względem wyświetleń. I tutaj playlisty spadły z trzeciego miejsca, o ile pamiętam. Pierwsze i drugie jest bez zmian, tak mi się wydaje, chyba playlisty tak z trzeciego miejsca spadły. Ręki sobie za to obciąć nie dam, ale możliwe, że tak było. Urządzenia pod względem wyświetleń. Tutaj PC-cik troszeczkę odbudował swoją renomę, ale troszeczkę. Telefony komórkowe bodajże chyba straciły parę procent. Na pewno tablety zyskały i konsole do gier.
Telewizory są chyba nawet bez zmian. No, taka oto sytuacja. Co mamy dalej? Subskrypcje były, ceny były, filmy na playlistach. No to codziennie film się ukazał, więc ładnie wszystko idzie pięknie, równo. Jeden film dziennie, więc zajebiście. Komentarze były, udostępnienia nie, w tym miesiącu nie. W poprzednim był szał udostępnienia, ale w tym nie. Karty też pospadały. Kliknięcia zajawki kart spadły, no i kliknięcia karty też spadły do zera, nie? To chyba były 3 czy 4 w poprzednim miesiącu, tak? Teraz strzelam, nie? Ale no było więcej. Ekran końcowy? Tutaj też pospadały. Ale kliknięcia elementu na ekranie końcowym niedużo, natomiast wyświetlenia elementów już sporo, bo było 300 chyba parę, nie? Mamy 210. Dobrze, a teraz przejdziemy do podsumowania miesiąca pod względem wyświetleń do topki. Znaczy do podsumowania miesiąca, no tak. Kurde, podsumowanie miesiąca w podsumowaniu miesiąca. Incepcja. Ogólnie no miesiąc jak najbardziej na plus. Szczególnie cieszy mnie licznik ocen pozytywnych, komentarzy i subskrypcji, nie? Zajebiście, no. Trochę mniej wyświetleń, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Podsumowanie miesiąca tutaj wypada najlepiej. Potem oczywiście nasz unboxing i Dragon Age na trzecim miejscu, dobra. Główne regiony Polska, Belgia coś tam się obudziła, Wielka Brytania, Norwegia i Niemcy się pojawiły. Zresztą Norwegia mnie dziwi, bo chyba Norwegia jeszcze się nie pojawiała tutaj, a może? Źródła wizyt, płeć. No niestety 100% mężczyzn, ale dobra, no trudno. Miejsce odtwarzania. I tak się prezentują statystyki za sierpień. Mam nadzieję, że się wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Wpadajcie do opisu pod filmem. Piszcie, co sądzicie o tych statystykach. Do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się i na razie.